Na zdjęciu widzicie mojego syna. Już tradycją się stało, że mój syn występuje na każdych inspiracjach. Mam wrażenie, że kiedyś, może kiedyś je obejrzy. Ale chciałabym, żeby ten cytat z mojej ulubionej autorki, badaczki dr Leaf, mocno z wami zarezonował. Jeżeli jedyną rzeczą, którą zapamiętacie z mojego dzisiejszego inspirowania was tutaj, będzie to zdanie, to ja już będę przeszczęśliwa. To znaczy, że efekt został zamierzony. Z taką myślą na początku rano, stając przed lustrem, że potrafię się uczyć i myśleć, wychodząc z domu czy stając na szkoleniach przed nauczycielami, bo to jest najczęściej moja rola, w której występuję, czy przed moim szefem, czy przed moimi bliskimi, on wie, umie i potrafi. Pytanie tylko brzmi, czy z mojej perspektywy on nie wisi do góry nogami, ale czy mnie to oceniać? Czy mnie to oceniać? Zobaczymy. Dobra, jak zwykle nie wiem, w którą stronę. O, w dobrą stronę. Inspiracje to jest idealne miejsce dla mojego sposobu myślenia i bycia w świecie edukacji, rozwoju i nauki. I to, co chcę wam przekazać, to właśnie takie kropeczki, inspiracje. I mam nadzieję, że zarezonują, ale odwołam się do... Są takie zdarzenia, takie myśli z moich studiów, które pamiętam, mocno jakoś we mnie zapadły. Jedną z nich był badania Bramera, który w takiej oto książce Kontakty służące pomaganiu, co prawda nie mówił tu o nauczycielach, ale raczej o terapeutach, ale bardzo mi się to spodobało. On mówi, z jednej strony masz jakąś koncepcję, jakąś teorię, jakąś wiedzę w mądrych książkach zebraną, a z drugiej strony jesteś ty z twoim procesem doświadczania tego, co robisz. I osobiście, i zawodowo. I dopiero to pomiędzy, ta jedna lewa i prawa ręka, powoduje, że ty wiesz, w którą stronę chcesz iść, jak chcesz działać. I dokładnie z taką intencją chcę państwu to przedstawić. Słuchacie już drugi dzień, ale zobaczcie, jak to przymierzamy. Lubię też to przymierzanie się jak ubrania, tak? Patrzę, w tym mi dobrze, ta rzecz na wieszaku może być piękna, ale dopiero jak na siebie nałożę, uznam, chcę, nie chcę, nie pasuje. I dokładnie tak jest z tymi wszystkimi słowami, które tam mówimy, bo wy je albo weźmiecie do swojej walizy, albo nie i spróbujecie. Dzisiaj już to padło, nie? Bo samo na pierwszym wystąpieniu, samo słuchanie niczego nie zmieni. Więc bierzcie, testujcie, spokojnie obalajcie, ale patrzcie, czy działa. Nie wiem, jakie macie refleksje, ale mam wrażenie, że w książkach, jak studiowałam pedagogikę, cały czas była mowa o tym procesie nauczania, uczenia się, ale coraz częściej mówimy o środowisku, które sprzyja uczeniu się. Już dzisiaj to też to padło, że nie jesteśmy w stanie nikogo niczego nauczyć. No dokładnie tak. Więc po co dźwigać ten plecak na swoich plecach? Zacząć myśleć, osoba ucząca się to ja i ty. I ja mogę stworzyć środowisko. Mogę stworzyć środowisko, które będzie przyjazne, bezpieczne, ciekawe, zachęcające. I może to jest takie straszne w gronie nauczycieli, ale ta druga osoba, to stwierdzenie, ma prawo nie chcieć się uczyć. Wiecie, jakie to jest uwalniające? O, widzę głowę się kwiatę. Cieszę się, jak jest ten w drugą stronę. No ma prawo. Ma prawo po prostu, zwyczajnie, z samego faktu bycia człowiekiem, po prostu może dzisiaj nie chcieć, może za kilka lat, a może nigdy. I teraz jak my jako organizator tego środowiska w formalnej edukacji do tego się ułożymy, czy będę zła, czy będę sfrustrowana, czy przyjmę to po prostu jako człowiek naprzeciwko człowieka, jako osoba ucząca się, ja też nie umiem wszystkiego. Tutaj padło dzisiaj, czego nowego się uczysz, albo zacząłeś. Ja już nie pamiętam, od ilu lat próbuję się nauczyć angielskiego. Osoba ucząca się jako taka główna myśl i nie w idei jeden na jeden, tylko w idei, w parze, z rówieśnikiem, starszy, młodszy rocznik, w zestawach. Od razu mi się przypomniała piosenka, ludzie w moim wieku ją znają, wespół w zespół, starsi panowie dwaj, zawsze jest raźniej. Dlaczego nie korzystamy z tych doświadczeń, z tej mądrości, tak? Uczenie się w pojedynkę jest chyba najbardziej bolesnym sposobem. A druga rzecz,
tą opowieść opowiadam praktycznie na każdym warsztacie, który prowadzę. W sytuacji po życiu w szkole, kiedy idziesz do jakiejś firmy, masz wykonać zadanie, zawsze masz kogoś obok przy biurku, kto już wcześniej coś wie, masz internet, masz książki, masz swojego szefa. Z punktu widzenia pracodawcy, pracownik, który chce wykonać robotę od początku do końca sam, jest pracownikiem z dużym ryzykiem błędu. On się po prostu nie opłaca, tak? My musimy korzystać z synergii zasobów całego zespołu. Więc dlaczego nie uczyć się tego w szkole? Nie ma w tym nic złego. Nasza rola, ona jest może trudna, może czasami nie taka do końca intuicyjna, ale stworzyć ramy. Bo oczywiście są jakieś ramy brzegowe, no bo jest jakiś moment, kiedy uczeń, nie robiąc nic i ciągle wybierając nie robię nic, nie chcę się uczyć, będzie miał jakieś konsekwencje. Więc jedyne, co my mamy zrobić, to te konsekwencje klarownie przedstawić. Nie wiem jak wy, czy macie takie doświadczenia, jak działacie, ale bardzo często tak bardzo chcemy tą wiedzę i te informacje strawić, że prawie po prostu... Raz kiedyś jeden nauczyciel powiedział, że napisał sprawdzian za ucznia. Ja sobie myślę, serio? Znaczy wiecie, tak bardzo chcemy pomóc, tak chcemy jakoś wesprzeć, tak chcemy, że po prostu kastrujemy intelektualnie tego ucznia. Nie dajemy mu szansy spróbować. Więc pomyślcie o ramach. Jakie w waszym kontekście mają być te klarowne ramy? I znowu rysunek... Mówiłam o tym rok temu, może ktoś pamięta, jak nie, to w internetach możecie sobie zobaczyć te moje wystąpienia na inspiracjach, to jak takie koraliki nawlekane co roku. Trochę taki serial, długo odcinki się pojawiają, czeka się na kolejny. Mówiłam i to znowu Carlyle Leaf, gdzie ona mówi, nauka podąża do przodu metodą prób i błędów. Nie ma innej lepszej drogi, więc skoro nauka pewne rzeczy potwierdza, modyfikuje, pewne obala, to dlaczego nie my jako nauczyciel? I dlaczego nie my jako uczeń? Pomyślcie o tym, tak? Po prostu mogę, próbuję się, mierzę. Kiedyś jedna z osób, która bardzo mnie inspiruje, ktoś ją tam zapytał, a ty masz jakieś strategie na 5-10 lat? On mówi, no nie, wiem o co mi chodzi, idę dwa kroki do przodu, patrzę, działa, to idę dalej, nie działa, to się wycofuję. I ja mówię, uff, taka gra w ciepło zimno, bo ja ciągle mam poczucie winy, że ja taka niestrategiczna jestem, tylko taka... tak na żywioł, więc spokojnie, nie? Patrzę, działa, ale dajcie sobie czas, zapytajcie dzieciaki. To też dzisiaj padło. Hej, jak lubisz, jak ja robię, a jak nie lubisz, jak ja robię? Proste pytania, nie? Ten rysunek kiedyś opublikowałam na Facebooku i wywołał dużo emocji. No czasami nam łatwiej wyciąć pewne rzeczy dla nas trudne, skrajne, bo nie wiemy do końca, co z tym zrobić. I tak naprawdę... ta idea, że musi być, widzę, że zdjęcia robicie cofne dla fotoreporterów, ta idea, że to jest takie prawe i takie sprawiedliwe, że jak wszyscy dostaną to samo w tym samym czasie, no jest i utopią, tak? Jest iluzją. Wtedy nikt nie dostaje tego, co akurat jest mu potrzebne. Więc chyba pora do lamusa to odłożyć. Idealny przepis, robić to samo, tak samo, oczekiwać tych samych, w tym samym momencie odpowiedzi, tego samego zachowania. I nie chcę, żebyście podnosili rękę, ale to jest takie naturalne, mamy dużo różnych rzeczy na głowie, dużo rzeczy się dzieje wokół. Idealny model ucznia patrzy, utrzymuje kontakt wzrokowy, kiwa głową, nie odzywa się, broń Boże, nie rusza. I wtedy jakoś rzeczy się dzieją. My się możemy z tego uśmiechać, ale po prostu jak na głos to powiemy, to może jest ten pierwszy kroczek, żeby to zmienić. Zobaczcie, ja lubię stare książki pedagogiczne. Bramer po prostu pierwsze wydanie jest, no, ja jestem tylko 2 lata starsza od pierwszego wydania tej książki. Więc wiecie, jeszcze mamy dużo rzeczy, które warto przetestować. To też już padło, że uczenie się jest darem, no bo my to mamy, jak ryba, pływanie, ptak, latanie, my po prostu potrafimy się uczyć. Nie ma co z tym dyskutować, ani się na to obrażać, ale no co poszło nie tak, tak? Co poszło nie tak, że potem uczymy się i nie wiemy, albo się uczymy, jak tych uczniów motywować i tak dalej. I dla mnie proste narzędzia, właśnie takiego myślenia na papierze. Tu jestem,
tu jako uczeń, tu jako nauczyciel, tu jako dyrektor, tu jako rodzic. No i co mnie pociąga? Czyli znowu ta zabawa w ciepło-zimno. Pociąga mnie, okej, chciałabym tak, żeby na moich lekcjach było czegoś więcej albo czegoś mniej. I powoli w to idę, w tych ramach, które mam. Ostatnio byłam w liceum i miałam zajęcia z uczniami, potem takie fajne robocze spotkanie z nauczycielami i dziewczyna mnie pyta, ale co ja mam zrobić, żeby się tak bardziej zmotywować? I ja jak już słucham, to od razu mam zeszyt, czy tam flipchart, mazaki. I ja to usłyszałam i zapisując te pytania do uczniów, bardziej zmotywować. I że mi się to napisało właśnie w ten sposób. Potrzebuję znaleźć mój motyw. Mój motyw, tak? I jeżeli, zacznę od takiego skrajnego i bolesnego, jeżeli motywem mojego ucznia będzie przetrwać, to też jest jego motyw i ja nie mam prawa mu tego zabronić. Mogę w ramach tworzenia tego środowiska, które sprzyja, zapytać, czy może być coś więcej. I dam wam konkretny przykład. Spotkałam się z dzieciakami, gdzie w klasie było, ja to nazywam takie show o mózgu, było dwóch uczniów, którzy wiedzieli, że oni są najgorsi w tej klasie. W sumie, co mogą zadać? Oni wiedzą, że są najgorsi. A ja przychodzę, jakaś obca kobita przyjeżdża z walizką, z mazakami i zadaję pytanie, a lubisz się uczyć? Po prostu se myślę, nie? Co to za pytanie? No i chłopcy już mają opracowaną odpowiedź, że idą do najgorszej szkoły, w najgorszej klasy w tym swoim małym mieście. I ja mówię, dobra chłopaki, ale możemy coś zrobić, to znowu jest ta myśl o tej luce, czy możemy coś zrobić, żebyś lubiał się? Krok za dużo, tip-topek, ale może duży palec od stopy. I nagle po tej rozmowie chłopaki mówią, mogę coś zrobić w tym kierunku, żeby mniej nie lubić, nie? Czasami to jest też dobra droga, to tak się z wami dzielę. Dla mnie to był sukces edukacyjny, że dwóch chłopców powiedziało, że już wiedzą, w którą stronę popatrzeć i co mogą zrobić, żeby chociaż troszeczkę polubić. I teraz taką główną myślą, którą chcę wam dać, zostało mi 11 minut i 52 sekundy. Daj wybór. Ludzie od marketingu już dawno się zorientowali, że człowiek lubi mieć poczucie sprawczości. Jak dzwoni do ciebie telemarketer, że ci da, chce super, nie wiem, co tam ci chce super dać, z czym do was teraz dzwonią, to się pyta, czy wtorek, czy środa i ty się zawieszasz na tym, zamiast powiedzieć, nie, dziękuję, nie chcę. Ja to przetestowałam na moim przedszkolaku. Wiecie, jak dzieci wpadają, znaczy już jak był przedszkolakiem, do sklepu i łapał wszystko, to ja mu dawałam lizaczek i batonik i robiłam spokojnie zakupy, bo on się zawieszał na tym, czy chce lizaczka, czy batonika, nie? To naprawdę działa, dajcie wybór. Ale o co chodzi tutaj w klasie i w edukacji? Pomyśl o tym, tak? Pomyśl o tym, jak możesz dać tą możliwość samodzielnego decydowania o sobie, czy to 7-latek, 15-latek, czy student, nie musi to być nie wiadomo jaki wachlarz. Na początek pomyśl o dwóch opcjach, dwie opcje. I opowiem znowu o co już wspominałam, tych licealistach, gdzie prosta rzecz. Pani od niemieckiego powiedziała, że mogą sobie zdecydować, kiedy napiszą kartkóweczkę. Nie wymaga kasy, nie wymaga niczego, żadnej technologii. A uczeń, zobaczcie, jaką to ma moc. Jestem gotowa, mogę we wtorek. Od nauczyciela wymaga tylko tyle, że potrzebuje trochę więcej tych zadań mieć przygotowanych, ale też budowanie zaufania, tak, że oni sami od siebie nie będą jakby się tym dzielić i to po prostu prosta rzecz, niewiarygodnie dobre owoce. Niewiarygodnie dobre owoce. Bo ty wiesz, że tutaj w sobotę, w niedzielę masz imprezę, więc w poniedziałek nie będziesz za bardzo. Tu masz coś, tu masz tamto. Choćby to mówiłam z dziewczynami, większość kobiet, działamy też w cyklu miesięcznym, mamy okres i są te momenty w miesiącu, że naprawdę nasz mózg nie styka. Więc dajmy wybór, dajmy ludziom wybór. Nie chcę, żebyście to czytali, bo to będzie wszystko, wszystko QR kod będzie na końcu, wszystko sobie pobierzecie, cały artykuł. Choćby to, tak? Podręcznik ćwiczenia, różne źródła. Uczeń prowadzi zeszyt, ma dowolność. Nie wiem jak w waszych klasach, w waszym doświadczeniu, w waszej szkole, ale wciąż i wciąż to jest bardzo powszechne, kiedy dzieciak przychodzi we wrześniu i słyszy, na moim przedmiocie proszę mieć zeszyt w kratkę.
Wiecie, jakie to jest zabójstwo dla kreatywności? Jak jest tyle opcji. Nie myślcie w kategorii, i też uczniowie, zero-jedynkowej. Mam, nie mam. Udało się, nie udało, ale w kategorii procesu, i tu też dzisiaj padało, doceniać proces. Jakby ta metafora tej zabawy w ciepło-zimno, nie? Zbliżam się, oddalam. Co się wydarzyło? Czasami się nie zorientuję, że się oddaliłam od zamierzonego efektu. Tutaj kilka obrazków, albo chociaż jeden, na moich, na Facebooku możecie znaleźć więcej, rysowałam debatę o ocenianiu. Też myśleć o tym, że tych poziomów satysfakcji i sukcesu jest naprawdę wiele. I ta miareczka nie jest jedną ani z najlepszych, ani z najbardziej efektywnych, no po prostu nie. I to też dzisiaj padało, że rodzice podobno mają pretensje. Ja mówię, mój telefon jest publiczny w internecie, powiedzcie, że tutaj z Agatą Baj mieliście szkolenia, nie dzwonią do mnie, ja ich biorę na klatę. Już jeden po prostu wymówkę macie mniej. Naprawdę, ja mówię to serio. Druga skala, przesuwanie tego suwaka między moją aktywnością, że ja się tutaj narobię, napracuję, nawymyślam, nakminię, w stronę uczniów. Colin Ross, który też tu bywał w Warszawie z różnymi wykładami, mówił tak, jeżeli twój mózg pracuje ciężej, to znaczy, że niż mózg uczniów, to znaczy, że źle wykonujesz swoją robotę. Tak? Głębokie uczenie się to jest ich rozkminianie, nie nasze. My ciągle działamy w tej pozycji ramy bezpiecznego środowiska, które sprzyja uczeniu się. Podręcznik, podstawa. Jedna z uczennic kiedyś mi powiedziała, i to mnie zszokowało, licealistka, co prawda, już taka trochę chodząca do szkół, że ona porównuje podręcznik z podstawą i uznała, że podręcznik ma za dużo chaosu. Ale zobaczcie, to chyba nie jest rola ucznia, żeby sobie analizował podstawę, a z drugiej strony szacunek, że w ten sposób ma już taką świadomość, tak? Ja bardzo często do uczniów mówię, że podręcznik to jest za dużo. I oni są zdziwieni. No nie musisz się uczyć. Więc jakby, jak myślicie, że oni to wiedzą, to nie wiedzą. Mówcie im, tak? Że podręcznik to nie jest do końca dobre źródło. Wyzwanie, challenge albo inspiracja, jakkolwiek. Katalog sprawdzonych źródeł. Oni już szukając i wybierając źródła do danego przedmiotu, które będą dobre i które będą w tej ramie podstawy, uczą się. Tak? Dokonują analizy, więc czemu nie robić na przykład, nie wiem, siódme klasy dla szóstych? Twórzcie takie zasoby, miejsc jest wiele w sieci, które możemy zbierać. I ostatnie takie na warsztacie, gdzie byłam, coraz częściej jadę i do uczniów, i do nauczycieli na warsztaty, więc to też jest fajne, gdzie pani powiedziała, to była średnia szkoła, zróbmy takie karty motywu, wiecie, na maturę z polskiego jak znalazł. I znowu zasada uczenia się albo w parach, albo starsze roczniki dla młodszych. No i moje ulubione narzędzie, czyli graficzne przedstawienie takiego motywu. I tych motywów tutaj wypisałam trochę, nie to, że jestem taka zdolna, ale w internecie jest wszystko, nie? I już biorąc się za rozmowy, za studiowanie, powstaje taki katalog kart i ja mam idealne po prostu materiały do dalszej pracy i uczenia się. Uczenie się głębokie. Bardzo wam polecam książkę o tytule Głębokie uczenie się. I co ja tutaj narysowałam? Carla Leaf, którą kilkakrotnie już przywołałam, ona mówi, że w naszym umyśle, w naszym mózgu mamy takie cztery moduły przetwarzania informacji, czyli słuchamy, czytamy, mówimy i zapisujemy. I ja sobie zadaję pytanie, co ja mogę zrobić, żeby cały czas używać tego całego cyklu, żeby nie być tylko biernym słuchaczem czy biernym oglądaczem. Artykuł, do którego was odsyłam, który też jest taką drugą stroną medalu tego mojego wystąpienia i tam to wszystko jest wypisane, ale tutaj jako przykładowe, mówienie do siebie na głos. Dusz padło do zwierzaczków, ja mówię tam do pluszaczków, do dyktafonu, tak? Mówienie, żeby twoje uszy słyszały. Jedna z nauczycielek mówi, że dzieci na Messengerze są te krótkie wiadomości, takie możecie nagrywać i oni nagrywają w klasie 1-3. Uczą się czytać i ona nie siedzi, wiecie jakie to jest deprymujące, kiedy cała klasa czyta czytankę,
wszyscy się uczą czytać, ten, który się jąka, po prostu już wie, że za chwilę, no jest to bolesne. A tak oni mają ponagrywane i ona co któregoś odsłucha, cała klasa przećwiczyła, proste, technologicznie dostępne, genialne. I takie katalogi jakby inspiracji Państwo znajdą w tym artykule. Kolejna rzecz, właśnie zapisywanie z tych czterech sposobów przetwarzania informacji, no to już mój konik, odsyłam do nagrań z wcześniejszych inspiracji. Zobaczcie, czasami potrzebujemy wielki arkusz papieru, jak na przykład moja mapa z idei pedagogicznych w XIX wieku, kilka kart skleić, ale czasami potrzebujemy malutkie karteczki. Potrzeba manipulowania się jest też realizowana, jeżeli te karteczki są osobne wielkości widokówki, ja sobie zapisuję pewne stwierdzenia i mogę układać, budować swoją wiedzę. Kanał Myślografia na YouTubie i tam Państwo taki filmik znajdą, gdzie ja o tych wszystkich rzeczach opowiadam. Czyli wyjść krok dalej, formaty papieru różne i kiedy ja się zastanawiam, jako osoba ucząca się, czy ja potrzebuję do tego zadania 5 małych karteczek czy duży arkusz, ja już się zaczynam uczyć, bo ja świadomie myślę o tym, co ja chcę zrobić, jaki jest mój cel, komu ja to mam przedstawić. I tak dalej. Bullet journal, dziennik, zapisywanie, intuicyjne takie, potoki myśli, tego jest całkiem sporo. Lubię ten termin Michela Foucault, sobą pisanie. Naprawdę, inteligentny człowiek używa kartki ołówka, po prostu. Myśli głębiej, myśli lepiej, dajcie to dzieciakom. No to już o tym powiedziałam. Nie zabijajmy naszej kreacji. To mogą być dziwne rzeczy. Pamiętacie to pierwsze zdjęcie mojego młodego? Z waszej perspektywy to może wyglądać jako koleś wiszący do góry nogami. Albo czemu to takie pomięte, a czemu takie nieładne, a czemu tam jest zabazgrolone? Jedna nauczycielka mówi, nie mogę na to patrzeć, ale skoro jemu działa, to dobrze, nie? Więc dajmy ludziom być takim, jakim są, może odkryją z czasem, im się to wykrystalizuje. Okej. Okay. Kobieta gada i gada 20 minut i potem mówi, że w sumie nie da ci żadnej sposobu. Tak, różnorodność to jest coś, co jest najbardziej, tak jak dieta różnorodna, tak? Najbardziej inspirujące, testowanie, patrzenie, badanie, to coś, co najlepiej działa. Jesteśmy różnorodni fizycznie, ale też umysłowo. Nie ma potrzeby, żebyśmy się czuli winni. Ja czasami słyszałam, bo ty Agata w tych chmurach, ty tylko te wielkie idee i w ogóle. Ale ludzie i po chmurach i wczoraj było, nie? Perspektywa żaby jest potrzebna i perspektywa ptaka, więc korzystajmy z tych zasobów. Podsumowanie tego. Znajdź swój motyw. Tak, to będzie twoja naturalna motywacja. Daj wybór człowiekowi. Na początku pomyśl o dwóch opcjach, nie za dużo, dwie opcje. Czy chce mieć osobne karteczki, czy cały zeszyt, czy chce tak, czy tak, nie mówiąc już o linearności, nielinearności zapisu. Myśl procesem, tak, czyli ta zabawa w ciepło i zimno, zbliżam się, czy oddalam. I ucz się głęboko. To jest spis treści tego tekstu, do którego was zachęcam. Jakie myśli, takie podpunkty tam się pojawiły. Szanuję, że robicie zdjęcia, ale wszystko już jest jakby w internetach, doceniam. To za wysoko, bo ja jestem tutaj. I teraz odpalajcie swoje aparaty. Kilkanaście stron tekstu z QR-kodami, linkami do zanurzenia się, te wszystkie rzeczy, o których mówiłam. Myślę, że spokojnie na kilka tygodni, może nawet miesięcy studiowania, testowania. Na stronie Agata Baj ten artykuł Państwo znajdą. To wystąpienie jest jakby taką inną formą przekazania tych myśli, które tam zawarłam. I pamiętajcie, czasami będąc w samym środku, trudno nam pewien dystans złapać i trudno nam zobaczyć, ale co tu nie trybi, tak? Dlatego fajnie jest spotkać się z osobą z zewnątrz. Tą osobą z zewnątrz, spoza ramy mogę być ja. Zapraszam do kontaktu, jak macie ochotę o moim sposobie nauczenia się pogadać. Zaprosić mnie do swojej szkoły. I koniec. I normalnie jest 0-0 na moim minutniku normalnie.